Witajcie! Na kanale kilka dni temu wybiła magiczna liczba 5000 subskrybentów. Dla mnie jest to znak, że poruszanie takiej tematyki jak zagadki kryminalne jest potrzebne. Najważniejszą cechą jest to, że podnosi świadomość tego, że świat nie zawsze jest prosty. Czasami wystarczy znaleźć się w nieodpowiednim miejscu, o nieodpowiednim czasie. Dzisiejsza sprawa będzie wszystkim doskonale znana. To właśnie 3 lata temu żyła nią cała Polska. Żył też tym przypadkiem świat. Doszło do splotu wydarzeń, które do dziś nie stanowią odpowiedzi na zadawane pytania. Pomimo oficjalnych ustaleń śledztwa, nadal pozostają setki niejasności. Dziś poruszę historię zagadkowej śmierci 27-letniej mieszkanki Bogatyni, Magdaleny Żuk. Ten materiał powstawał przez wiele tygodni. Wymagało to przeczytania niezliczonej ilości publikacji, wejścia w środowisko młodej kobiety. Wszystko po to, aby poznać fakty, które nie będą powielaniem tego, co już znane. Jeśli zawsze chcecie być na bieżąco, zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Zapraszam też na fanpage oraz Instagram. To tam bardzo często publikuję dodatkowe informacje oraz zapowiedzi spraw. Mam świadomość, że ten odcinek wzbudzi niemałe emocje. Znajdziemy się pośrodku burzy, pomiędzy Polską a Egiptem. Prześledzimy dzień po dniu Magdaleny Żuk w egipskim piekle. O tej sprawie dowiedzieliśmy się najpierw z portali społecznościowych. Pierwsza informacja, jaka dotarła, mówiła o wypadku Polki podczas wypoczynku w jednym z egipskich kurortów. Kolejne doniesienia były coraz bardziej wstrząsające, a gdy sieć obiegło nagranie rozmowy wideo pomiędzy Magdą Żuk a jej partnerem, wiadomym już było, że skala rozgrywających się tam wydarzeń jest szeroka i wykracza poza możliwości naszej wyobraźni. Cała sytuacja rozwijała się w sposób dynamiczny, a z godziny na godzinę rosło napięcie. Pojawiało się też coraz więcej doniesień, choć nikt tak naprawdę nie zdawał sobie sprawy, co dzieje się w tym czasie w Egipcie. Zanim zacznę mówić o wydarzeniach powszechnie znanych, zacznijmy od samego początku. Zacznijmy od historii Magdaleny, zanim los zmienił bieg wydarzeń jej życia. Magdalena jako mała dziewczynka była niezwykle radosnym dzieckiem. Państwo Żuk doczekali się w sumie 4 pociech. Magda to była ich 3 w kolejności córka. 1. biologiczna. Po kilku latach małżeństwu urodziła się 2 z córek, Małgorzata. 2 starsze siostry Magdaleny Żuk pochodziły z poprzedniego związku matki kobiet. Najsilniejsza więź wytworzyła się jednak pomiędzy Magdą a jej starszą siostrą Dagmarą. Żyły razem jak najlepsze przyjaciółki, a z Anną Magdalena przez długi czas dzieliła wspólny pokój. To sobie zwierzały się z sekretów, pierwszych miłości i porażek. Na wspomnienie o Magdalenie pani Anna uśmiecha się promiennie. Doskonale pamięta, że jej siostry wszędzie było pełno. Ulubionym jedzeniem Magdy były słodycze, a w szczególności czekolada. Tego w domu państwa Żuk nigdy nie mogło zabraknąć. Najpiękniejszym wspomnieniem rodziny Żuk były wspólne święta. Obchodzili je zawsze w bliższym gronie. Właśnie wtedy opowiadali o swoich planach na przyszłość, marzeniach i pragnieniach. Do późnych godzin potrafili siedzieć zgromadzeni wokół choinki, kolędując. Teraz te święta są cichsze, ale zawsze przy wigilijnym stole pozostają 2 dodatkowe nakrycia. Magdalena miała 2 pasje, które kochała od najmłodszych lat. Sport i modeling. Swoją przyszłość wiązała właśnie z modelingiem. Sport był natomiast jej nawykiem, czymś, co sprawiało, że mogła się odprężyć. Najbardziej lubiła bieganie oraz pływanie. Gdy Magdalena osiągnęła pełnoletność,
wystartowała w jednym z regionalnych konkursów piękności. Idąc za ciosem, zdecydowała się na udział w znanym reality show stacji TVN. Mowa oczywiście o programie Top Model. Niestety, Magdalenie nie udało się przejść wszystkich eliminacji do programu. Magdalena Żuk nigdy nie chorowała na depresję. Nigdy też nie miała stanów lękowych. Jak starano się wykreować jej wizerunek w prasie. Rodzina jako pierwsza zauważyłaby niepokojące sygnały. Takich nie było. Ani podczas gdy kobieta mieszkała w Bogatyni, ani po jej późniejszej przeprowadzce do oddalonego o kilka kilometrów od Bogatyni Zgorzelca. Magda od zawsze kochała Wrocław. Dlatego, gdy tylko nadarzyła się okazja, opuściła Zgorzelec na stałe. Wrocław był dla niej miastem kultowym. Kochała w nim wszystko. Uważała, że tam będzie mogła rozwinąć skrzydła i spełnić swoje wszystkie marzenia. W jej ocenie to było bezpieczne miasto, pełne życzliwych osób. Tam też znalazła pracę, a w planach miała, aby stolica Dolnego Śląska stała się jej drugim domem. Zawsze marzyła o założeniu własnej rodziny, stworzeniu domu, pełnego miłości i wzajemnego wsparcia. Zabawnym zbiegiem okoliczności było też to, że nowa szefowa Magdaleny nosiła to samo imię i nazwisko co ona. Uważała to za dobry znak na przyszłość. Nowy związek Magdaleny Żuk na początku zadziwił członków jej rodziny. Wcześniej nie mieli pojęcia o tym, że z kim się spotyka. Jednak w późniejszym czasie wszyscy zaakceptowali nowego partnera kobiety. Nigdy nie skarżyła się bliskim na swoje relacje. Wręcz przeciwnie. Miała daleko idące plany. Widziała w tym mężczyźnie idealnego kandydata na męża i ojca. Opowiadała siostrom o tym, że chciałaby za niego wyjść za mąż, wyprawić huczne wesele i w taki sposób rozpocząć kolejny etap swojego życia. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Magdalena była perfekcjonistką. Zawsze miała wyznaczone cele, do których dążyła. Pewnego dnia Magda wpadła na szalony pomysł, aby w prezencie urodzinowym zabrać swojego partnera na wymarzone wakacje do Egiptu. Na wycieczkę pożyczyła pieniądze od rodziców. Ktoś zaprzyjaźniony polecił jej miasto Marsa Alam, a także hotel Three Corners Sea Beach Resort. Partner Magdaleny Żuk o wyjeździe dowiedział się dopiero w dniu wylotu, około godziny 13. Na początku bardzo się ucieszył z prezentu, jaki ufundowała mu ukochana. Radość ich nie trwała jednak długo. Narzeczony kobiety sprawdził datę ważności swojego paszportu. Właśnie wtedy okazało się, że ważność dokumentu wkrótce wygasa. Aby móc wyjechać do Egiptu, okres ważności dokumentów tożsamości nie może być krótszy jak 6 miesięcy. Mężczyzna wrzucił wtedy do sieci informację, że odsprzeda wycieczkę. Chciał w ten sposób uratować jeszcze sytuację, aby choć część poniesionych kosztów mogła się zwrócić. Niestety czas uciekał, a na ogłoszenie nikt nie odpowiadał. To był za krótki okres czasu, aby wszystko rzucić, spakować się i wyjechać z kraju. Magdalena podjęła wtedy decyzję, która zaważyła na późniejszych wydarzeniach. Kobieta postanowiła, że do Egiptu poleci sama. Była bardzo zmęczona i potrzebowała tego odpoczynku. Dlatego po tym, jak partner odwiózł Magdalenę na lotnisko, w dalszą podróż udała się sama. Miała ze sobą wszystko, co potrzebne. Pomimo, że plan nie wyszedł, to i tak cieszyła się na ten wyjazd. Partner Magdaleny w jednym z wywiadów udzielonym dla Faktów TVN
przyznał, że miał obawy. Puścić gdziekolwiek samą kobietę, a szczególnie do tak dalekiego kraju, to strach. Decyzję o samotnym wyjeździe podjęli jednak wspólnie. Mężczyzna nie mógł z jednej strony się sprzeciwić, bo to Magda opłaciła wyjazd. Natomiast z drugiej strony zależało mu na tym, aby wreszcie odpoczęła. 25 kwietnia 2017 roku Magdalena Żuk wyleciała z katowickiego lotniska. W egipskim mieście Marsa Alam wylądowała niedługo po północy. Wtedy też, gdy już dotarła do resortu, skontaktowała się ze swoim narzeczonym. Nic nie wzbudzało w nim niepokoju. W głosie swojej dziewczyny nie słyszał też zdenerwowania. Wszystko odbywało się planowo. Późniejsze doniesienia w prasie od rzekomych świadków, dziwnego zachowania Magdy w samolocie, jak i podczas transferu z lotniska na teren hotelu, były jednym wielkim stekiem kłamstw. To dziennikarze wytworzyli nieprawdziwe informacje. Temat cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dlatego celowo podsycano plotki, tylko po to, aby zwiększał się nakład sprzedaży wypuszczanego numeru. Statystyki portali również musiały się zgadzać. Słowo Magdalena Żuk było najczęściej wpisywanym hasłem w wyszukiwarce Google przez Polaków w 2017 roku. Ponowny kontakt telefoniczny Magdy i jej partnera odbył się dopiero w środę wieczorem, 26 kwietnia. Kobieta zadzwoniła wtedy z prośbą, aby mężczyzna poprosił recepcję hotelu o sprawdzenie, co dzieje się wokół jej pokoju. Twierdziła, że słyszy dziwne hałasy. Tutaj dzieje się dla mnie rzecz niezrozumiała, ponieważ Magdalena Żuk zanosi telefon do lobby hotelu. Tam przekazuje go recepcjoniście, a narzeczony Magdy prosi, aby sprawdzono, czy wszystko jest w porządku. Po prośbach mężczyzny podobno wszystko sprawdzono, a sama Magda miała później powiedzieć, że wszystko jest już okej. Para była ze sobą w stałym kontakcie. Było tak do momentu, aż z Magdaleną zaczęło dziać się coś niepokojącego. Te sygnały dotarły też do państwa Żuk w Bogatyni. Według jednego z egipskich rezydentów kobieta miała być roztrzęsiona i bardzo agresywna. Rodzice, gdy uzyskali te informacje, postanowili od razu podjąć działania. Pierwszym ich krokiem była próba szukania pomocy w polskiej ambasadzie w Egipcie. Ambasada miała wtedy zapewniać, że o sytuacji już wie i są w kontakcie z rezydentem. Wszystko miało być pod kontrolą. Niestety, prawda była całkiem inna. Nic nie było w porządku, a sytuacja tylko coraz bardziej się pogarszała. W czwartek, 27 kwietnia, partner kobiety kupił jej bilet powrotny. Miała wrócić z Egiptu szybciej do Polski. W sobotę, 29 kwietnia. Niestety jej stan się pogarszał. Magdalena miała zrobić coś niepokojącego, co przestraszyło mężczyznę. Oficjalnie nigdy nie chciał ujawnić, co to było. Wątek ten miała zbadać polska policja i prokuratura. W czwartek telefon Magdy Żuk został wyłączony. Od tamtej pory kontakt był bardzo ograniczony. Niemalże prawie w całości niemożliwy. To wydarzenie podsyciło tylko strach bliskich kobiety. W piątek 28 kwietnia do rodziny Żuk dotarło wstrząsające nagranie. Ukazywało ono kobietę leżącą w progu pokoju hotelowego, ubraną jedynie w biały szlafrok. Na nagraniu obok leżącej kobiety stała jakaś postać, widoczna tylko od pasa w dół. Czarne spodnie, czarne buty i biała koszula w granatową kratę. Do dziś nie udało się ustalić, kim była ta osoba. Matka kobiety, gdy zobaczyła plik wideo,
Czuła się jak w odrealnionym świecie. Jej serce pękało z każdą sekundą nagrania coraz bardziej. Prawdopodobnie zaraz po wykonaniu tego nagrania Magdalenę Żuk zabrano do najbliższego szpitala w Port Galip. Tam miano odmówić jej pomocy, uzasadniając decyzję tym, że ten szpital nie specjalizuje się w chorobach psychicznych. Magda miała być potem odwieziona do hotelu. Niestety nieznane są informacje, jak dalej przebiegał trzeci dzień Polki w Egipcie. W sobotę 29 kwietnia młoda kobieta miała wrócić do domu przed terminem zakończenia wycieczki rejsowym samolotem. Nie weszła jednak na pokład. Biuro podróży twierdzi, że tak zadecydowała załoga samolotu z powodu złego stanu zdrowia pasażerki. Z bliskimi poprzez połączenie wideo głosowe skontaktował się wtedy mówiący po polsku Mahmud, rezydent biura podróży, w którym Magdalena wykupiła wycieczkę. Z kobietą nie było bezpośredniego kontaktu. Rozmowa ta jest punktem zwrotnym w całej historii. To wtedy bliscy dowiadują się, że to, co dzieje się z Magdaleną, nie jest chwilową słabością, incydentem, ale czymś znacznie poważniejszym. To nagranie ukazuje się również w internecie. Na wideo z transmisji tej rozmowy widać, jak Magdalena podniesionym, roztrzęsionym głosem na granicy krzyku i płaczu mówi: idź do pracy, ja nie wrócę stąd. Rozmawiający z nią partner starał się uspokoić kobietę, jednocześnie nakłaniając ją do tego, aby powiedziała mu, co się wydarzyło. Obiecywał, że niedługo przyleci do niej wspólny znajomy pary Maciej. Magdalena Żuk nie zdecydowała się jednak na wyjawienie prawdy. Odpowiadała półsłowami, jakby czegoś lub kogoś bardzo się bała. Smartfon przez większość czasu nakierowany był na kobietę, ale to nie ona trzymała telefon. Robił to egipski rezydent Mahmud. W tle słychać było śmiechy oraz rozmowy prowadzone w języku arabskim. Przez moment słychać nawet drugą rozmowę telefoniczną, prowadzoną w tle. Kobieta przez łzy rzucała tylko niezrozumiałymi wtedy słowami, przerywane łkaniem. Oni trzymają, nie umiem ci powiedzieć. Oni tu mają takie różne sztuczki. Zabierz mnie stąd, oni mi tutaj coś zrobią, zabierz mnie. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co mogła wtedy czuć bezbronna kobieta. Sama w obcym kraju, pośród obcej kultury. Sama w środku prawdziwego egipskiego piekła. Partner kobiety próbował dowiedzieć się, co dokładnie Egipcjanie robią Magdzie. Tutaj na nagraniu widać tylko, jak kobieta przemieszcza się, a towarzyszący jej mężczyźni nie opuszczają jej na krok. Wreszcie przez łzy rzuca tylko zdawkowe: nie mogę mówić, przepraszam. Dalsze słowa również nic nie wnosiły. A na koniec obiektyw telefonu komórkowego został zwrócony na twarz rezydenta, który w języku polskim zwrócił się do partnera kobiety tymi słowami: cześć, wydaje mi się, że to strata czasu. Będę teraz dzwonił do ambasady, tutaj w Egipcie, dobrze? Narzeczony Magdaleny przytaknął, prosząc jednocześnie, aby telefon ukochanej został włączony. Rezydent ostentacyjnie zwrócił się wtedy do zapłakanej kobiety, aby włączyła swój telefon komórkowy. Na tym nagranie się kończy. Jest to ostatni raz, gdy udało się uzyskać jakikolwiek osobisty kontakt z Magdaleną Żuk. Partner kobiety rejestrował tę rozmowę, aby mieć jakikolwiek dowód na sytuacje, które dzieją się w Egipcie. Zaraz po tym wydarzeniu Magdalena zostaje ponownie odwieziona do szpitala w Port Galip. Tym razem zostaje przyjęta do szpitala. Matka Magdaleny Żuk
dowiadując się o tym, na chwilę odczuwa ulgę. Jest przekonana, że jeśli jej dziecko jest już pod opieką lekarzy, to nic nie może zagrażać jej zdrowiu. Ten moment, jak i późniejsze, zostają zarejestrowane przez kamery monitoringu. Stanowią one później jedyny dowód w postaci przebiegu zapisu zdarzeń. W szpitalu jednak doszło do incydentu, na który początkowo nic nie wskazywało. Na nagraniu ze szpitalnego monitoringu sprzed budynku widać przez chwilę Magdalenę Żuk, spacerującą i przestępującą z nogi na nogę. Być może rozmawia przez telefon, ale dokładnie tego nie widać. Na innym nagraniu sprzed szpitala można zobaczyć, jak na podjeździe stoi bus. Wokół kręci się kilku mężczyzn. Jeden z nich prowadzi wózek do transportu pacjentów. Czekają. W środku siedzi Magda. Na nagraniu z następnej kamery, już ze środka, można odnieść wrażenie, że Magdalena Żuk zatacza się, idąc szpitalnym korytarzem. Na kolejnym nagraniu z kamery, umieszczonej w korytarzu, widać, jak Magdalena Żuk ucieka z sali szpitalnej. Jest zatrzymywana przez grupę ludzi. Być może personel szpitala, choć nie mają na sobie fartuchów, kitli ani innej odzieży charakterystycznej dla pracowników medycznych. Wśród tych osób, jak ustalił reporter TVN24, znajduje się dr Ahmed i pielęgniarka w hidżabie. Próbują powstrzymać uciekającą pacjentkę, ale ona broni się. Chwytają ją za ręce i nogi, wyraźnie wbrew jej woli. W końcu zostaje wciągnięta do sali szpitalnej. Wszystko to dzieje się w sobotę, 29 kwietnia. Według oficjalnych ustaleń, po północy młoda Polka miała wyskoczyć ze szpitalnego okna. Miała spaść z wysokości około 8 metrów na betonowy fragment posadzki. Po tym zdarzeniu, w niedzielę 30 kwietnia, pacjentka została przewieziona do szpitala w Hurgadzie. Tam miała jej zostać udzielona specjalistyczna pomoc, ale w wyniku obrażeń Magdalena Żuk zmarła. Na nagraniu z monitoringu, do którego dotarł reporter TVN24, widać, jak kobieta jest transportowana na noszach z karetki do szpitalnego budynku. Jest obandażowana. Według relacji lekarzy, z którymi rozmawiał reporter, była na granicy świadomości. Tego samego dnia rodzice i siostry Magdaleny otrzymali tragiczną wiadomość, że ich córka i siostra nie żyje. Maciej, przyjaciel rodziny, który poleciał po Magdalenę do Egiptu, nie zdążył. 2 maja, wtorek. W ciągu 2 dni o tajemniczej śmierci Polki robi się głośno.